Chcę ci opowiedzieć, jak to się stało, że schudłem 30 kg. Schudłem 30 kg, ponieważ udało mi się spalić 30 kg tłuszczu, który nosiłem ze sobą od wielu, wielu lat. To znaczy, mój organizm przerzucił mi się przez jakiś czas ze spalania tych wszelkich pyszności, które zostały zamienione w glukozę, przerzucił się ze spalania glukozy na spalanie ciał ketonowych, czyli tłuszczu. Ten tłuszcz, który nosiłem ze sobą przez wiele, wiele lat, wątroba zamieniła na ciała ketonowe. I to przede wszystkim na kwas hydroksy, 3-hydroksy masłowy, acetyloctowy i aceton, który jest najprostszym ketonem metylowym. W tym pomógł glukagon, czyli wydzielina trzustki pomagająca regulować, przestawić organizm ze spalania glukozy na spalanie ciał ketonowych. I teraz uważaj, jeżeli chcesz schudnąć, to zapamiętaj, że komórka jak ma do dyspozycji glukozę i ciała ketonowe, to ona nie będzie się wysilać i spalać ciał ketonowych. To znaczy, tak samo ty, jak masz do wyboru zjeść Big Maca lub upolować kaczkę, usmażyć i zjeść za parę godzin, to wiadomo, że zjesz Big Maca. Podobnie jest z naszymi komórkami. Należy im pozwolić, żeby zadbały o dokarmianie się ciałami ketonowymi, czyli tłuszczem. I teraz uwaga. Teraz uwaga. One tego nie zrobią wtedy, kiedy będą zalane glukozą, alkoholem i czymś innym. One tego wtedy nie będą robić. Dlatego należy się wprowadzić w stan, który jest znany od wielu lat jako nie tylko apetyt, ale głód. Należy doprowadzić się do stanu głodu. Nie musi być go dużo. Wystarczy godzina, dwie, trzy. Dać szansę tym komórkom, żeby zaczęły spalać tłuszcze. A one to robią bardzo niechętnie na początku. Natomiast później są zachwycone i zadowolone, że im pozwalasz na to. I dlatego uważaj, uważaj. Twój mózg przez pierwsze kilkadziesiąt minut będzie się buntował, bardzo późno łatwiznę. Ale potem będzie i tobie wdzięczny, i ty będziesz wdzięczny swojemu mózgowi. Gdyż on, spalając ciała ketonowe, mimochodem wytwarza hormony szczęścia. I dlatego humor rośnie wraz ze spalaniem tłuszczu. I tu nie chodzi o to, żebyś sobie dostarczyła ogromną ilość tłuszczu, tylko żebyś pozwoliła swojemu ciału, żeby te zasoby, które zebrałeś przez tyle lat, spalić po prostu. A jak to zrobić, żeby to było miłe, łatwe, przyjemne i radosne, to albo w następnym filmiku, albo na kursie Radosne Żywienie. Polecam.